Cześć, tu Natalia Schroeder, czyli filmowa Gerda. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na animację Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra. Masa dobrej zabawy i wzruszeń. Do zobaczenia w kinach. Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra. W animacji Królowa Śniegu jestem Gerdą, czyli odważną, dzielną dziewczyną, która jako jedyna w swojej rodzinie nie ma magicznych mocy. Moi rodzice i mój brat zostają zesłani do krainy luster, w której moce nie działają, więc jestem jedyną osobą, która może im pomóc, która może ich stamtąd uwolnić. To wszystko podstęp. Król chce się pozbyć wszystkich czarodziejów. Stójcie! Mamo, tato, nie! Jest to piękna opowieść o miłości, o poświęceniu i o tym, że nawet czasem nasz największy wróg może stać się naszym przyjacielem. Jest pewien sposób, jedyna droga. Musisz odnaleźć dawnego wroga. Królowej Śniegu widmo z przeszłości wskaże ścieżkę do waszej wolności. Teraz już nic nie rozumiem. Jestem w celi z Królową Śniegu? Tytułowa Królowa Śniegu jest trochę symbolem tego, że każdemu powinno się dać drugą szansę. I że w każdym z nas drzemie dobro. Gerda jest bardzo prawdziwa, jest trochę w tym jej świecie niedoskonała, no bo jako jedyna jest pozbawiona tych magicznych mocy, a mimo wszystko nie potrzebuje tych mocy wcale, żeby udowodnić, ile jest warta. Królowa Śniegu po drugiej stronie lustra. W kinach od 21 grudnia.